Poczucie bezpieczeństwa, tak ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, a do tego potrzebna jest obrona. I o takich dwóch słowach związanych z obroną w języku angielskim mam zamiar Ci dziś opowiedzieć. Co prawda nie nauczę Cię, jak samemu się bronić, ale wierzę, że te słowa być może przydadzą Ci się w Twojej edukacji. No bo wiesz, dzięki tym dwóm słowom możesz szukać informacji związanych właśnie z Twoim bezpieczeństwem. A zatem lecimy. Protection and defense, o defense, ponieważ te dwa słowa znów Brytyjczyk powie raczej jako defense, a Amerykanin tutaj gdzieś wciśnie i. Będzie to takie defense. Ale czy to zmieni Twoje anglojęzyczne życie? Każdy z pewnością zrozumie jedną i drugą wersję. No i jak zapewne wiesz, jeżeli mamy gdzieś synonimy, to one w wielu sytuacjach mogą być wymienne. Może nawet ktoś na pierwszy rzut oka powie, to jest to samo, ale diabeł tkwi w szczegółach. Ja oczywiście opowiem Ci o moim własnym odczuciu na temat tych dwóch wyrażeń. Będziemy starali się je ubrać w jakieś zwroty, żeby to nie było tylko takie abstrakcyjne znaczenie, ale pamiętaj, to nie jest żadne akademickie wyjaśnienie. To nie są w żadnym stopniu definicje. Zatem z tych dwóch wyrażeń to protection moim zdaniem jest znaczeniem szerszym. Protection jest taką po prostu ochroną. Natomiast to defense czy defense jest związane z obroną bardziej bezpośrednią. W tym słowie jest coś fizycznego, takie mam wrażenie. Z tym słowem są związane jakieś starcia. Może jakaś walka. A tutaj mamy ochronę, jest też chyba takie słowo jak protekcja, taką ogólną. Tutaj wszystko się bierze pod uwagę. Zatem podajmy to na jakimś przykładzie. Gdybym powiedział protect yourself, to mówiłbym zabezpiecz się, tak ogólnie, zabezpiecz się przed czymś, może przed wszystkim, a może przed jakąś konkretną rzeczą. Natomiast gdybym powiedział defend yourself, to raczej będzie to związane z obroną. Powiem wtedy obroń siebie. Wiesz, musisz zrobić coś, żeby się obronić i, jak zauważasz, jedno z drugim ma dużo wspólnego. Ale staram się pokazać tę różnicę, subtelną i małą. No bo na przykład, czy taka parasolka jest dobrym narzędziem do samoobrony? Może i tak. Jakby kogoś tak między oczy. Chyba że jest to parasol jakiegoś tajnego agenta. Jednak z całą pewnością ta parasolka czy parasol, nigdy nie wiem jaka jest różnica w języku polskim. Ta umbrella może uchronić się przed deszczem. So you need an umbrella to protect yourself from rain. Albo na przykład protect your eyes from the sun. Maybe you should wear sunglasses. Widzisz, i to jest wszystko ta protection, czyli ochrona. A jak można chronić dzieci? Czy lepiej by było powiedzieć protect your children, czy defend your children? A można i tak, pewnie będzie miało to nieco inny wydźwięk. Spróbujmy. Defend your children from discrimination. Czyli dosłownie obroń swoje dzieci przed dyskryminacją. Ja sobie wtedy wyobrażam taką sytuację super taty czy super mamy, którzy ochraniają swoje dziecko. Defend. Żeby ktoś nie mógł tego dziecka dyskryminować. I ja to widzę w taki sposób, to defend w sytuacji, gdy to dziecko już doznało jakiejś dyskryminacji i wtedy my je bronimy od tego. Natomiast można by też powiedzieć protect your children from discrimination. I w tej sytuacji raczej bym widział to w taki sposób, że ja chronię to dziecko, ale jeszcze przed zaistniałą sytuacją. Na przykład rozmawiam z dzieckiem, że nie warto się za bardzo przejmować tym, co kto mówi. I to jest ta protection. Czy daję temu dziecku jakieś odpowiednie narzędzia, choćby informacyjne, że w sytuacji, gdyby wystąpiła jakaś discrimination, to wtedy może się udać na przykład do pedagoga. So you see, in this case we talk about protection. A jak to by było w przypadku thieves, czyli złodzieje? Jak się można przed nimi bronić czy chronić? I znów mógłbym powiedzieć the best way to protect yourself from albo against, czyli tak jakby przeciw, against thieves. Zatem jaki jest najlepszy sposób, by ochronić się przed złodziejami? I znów, gdy pogrzebię dalej, to ja sobie wyobrażam tę sytuację w taki sposób, że ja przygotowuję różne alarmy, jakieś kamery. Być może nawet mam jakąś weapon, bo to jest protection na wypadek. Ale co gdybym zapytał na przykład what's the best way to defend yourself against thieves? I może za bardzo filozofuję, ale gdybym się w to tak bardzo zagłębił, to widziałbym sytuację raczej takiego bardziej bezpośredniego starcia, że ja już złapałem tego złodzieja za rękę i jak ja mam wtedy zareagować, co ja mam zrobić? No bo zobacz, z kolei będą takie sytuacje, w których lepiej użyć jednego słowa zamiast drugiego. W tej sytuacji, gdybym chciał zabezpieczyć swój komputer przed hakerami, to raczej nie używałbym słowa defense. Raczej nie powiedziałbym how can I defend my computer. Raczej wtedy powiedziałbym how can I protect my computer from hackers. Widzisz wszystkie te czynności, antywirusy i tak dalej, żeby się zabezpieczyć przed hakerami. Raczej nie będę się bronił walcząc z nimi w tym samym czasie, bo nie zdążył tak szybko pisać. Mógłbym co najwyżej odłączyć kabel. A co w sytuacji kraju? Jaka by była różnica między how can I protect my country and how can I defend my country? Wierzę, że już teraz widzisz wyraźnie tę różnicę. How can I protect, czyli jak zabezpieczyć kraj poprzez, sam nie wiem, budowanie jakichś umocnień, kupowanie jakiegoś sprzętu i tak dalej. to jest zabezpieczanie się na jakąś sytuację nieprzewidzianą. How can I defend? Jak mogę obronić sytuację, gdyby na przykład ktoś zaatakował? How can I defend my country? Za chwilę opowiem Ci jeszcze o jednym ciekawym wyrażeniu, które może Ci się przydać na przykład w poszukiwaniu informacji na temat samoobrony. Jakichś na przykład gadżetów do samoobrony. Natomiast jeżeli ten materiał Ci się podobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli pozostawisz coś po sobie. Zawsze też przypominam o Enlinado 500 zwrotów. Jeżeli zaczynasz naukę angielskiego, to jest dla Ciebie coś, co po prostu musisz przetestować. Nie ma takiej możliwości w naszym kraju, żeby zacząć angielski bez przetestowania Enlinado 500 zwrotów. To jest po prostu must have. Oczywiście żartuję, jest taka możliwość, ale czy skuteczna? Najpopularniejsze z najpopularniejszych zwrotów podzielone na kategorie, do tego native speakerzy, do tego masa bonusów. Przerabiając ten pakiet, choćby niedbale, nie koncentrując się na nim, nawet przez przypadek nauczysz się masy przydatnych, codziennych zwrotów. Dlatego koniecznie sprawdź prezentację. A teraz ostatni, chciałem powiedzieć zwrot, ale raczej wyrażenie. Self-defense, czyli samoobrona, czyli coś, co może Ci się przydać. Na przykład w sytuacji poszukiwania jakichś gadżetów do samoobrony. Self-defense items albo self-defense weapons. Jeżeli kiedyś będziesz w jakimś kraju anglojęzycznym i poczujesz się niekoniecznie bezpiecznie, to być może warto poszukać tego typu rzeczy. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego materiału, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!